Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Często bywa tak, że dzisiaj mówi się, że z młodym człowiekiem trudno jest porozmawiać na tematy ważne, istotne, związane z wiarą, bo po prostu nie potrafi tego robić. Chcemy razem z młodzieżą, która dzisiaj jest razem ze mną w studiu, porozmawiać na temat Boga, na temat Jego miłości do nas, na temat tego, jak ważnym On jest w naszym życiu. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj może spróbowali porozmawiać z młodzieżą z gimnazjum w Bralinie na temat tego słowa, które tak naprawdę występuje, myślę, że w wielu piosenkach, odmieniane jest chyba w każdym języku świata, jest to słowo miłość. Uczyliście się od kogo tej miłości tak naprawdę? Od rodziców. Patrzyliście na nich? Czy macie jakieś przykłady właśnie ze swojego domu rodzinnego, gdzie możecie powiedzieć, aha, ja dzisiaj postępuję tak, dlatego że widzę, że mój tata troszczy się o moją mamę. Czy macie takie sytuacje, które gdzieś tam bardzo mocno zarysowały się w waszym życiu? Przykładem takiej miłości jest na przykład mój tata zawsze pamięta o urodzinach mojej mamy, o wszystkich świętach. Na przykład teraz mieli rocznicę ślubu, to tata zadbał tak o mamę, że to tak nazwę. Żeby to tak uroczyście wyszło. Myślę, że dzisiaj to jest ważne, bo powiem szczerze, że ja osobiście, jak mam pamiętać o tych datach urodzin, mam z tym zawsze problem. Moja mama zawsze dzwoni do mnie i mi przypomina, czy pamiętasz o tym, że ktoś ma urodziny. Czy pamiętasz, najgorzej jest jak mama ma, ale to już wiem, że mama ma w styczniu i zawsze pamiętam o tym, żeby o niej nie zapomnieć. Ale też właśnie miłość to też jest pamięć o drugiej osobie, oczywiście. Dobrze, mówimy o rodzinach, ale słuchajcie, nasi rodzice skądś tą miłość mają. Święty Jan powie, że Bóg jest miłością. Że zobaczcie, że źródłem tej miłości w świecie dzisiaj jest też właśnie Bóg. Dla nas wierzących mamy wręcz tą pewność tego, że zawsze możemy na Boga liczyć, w Bogu pokładać nadzieję. Właśnie, skoro Bóg jest źródłem miłości, to może najpierw spróbujmy sobie odpowiedzieć na to pytanie, kim dla mnie jest Bóg, dla mnie jako osoby wierzącej. Bóg jest na pewno dla mnie bardzo ważną osobą, która zawsze mnie wesprze i do której mogę się odezwać. Czyli traktujesz Boga bardzo osobowo, jako kogoś, kto nie jest jakimś takim bytem wrzuconym w przestrzeń, ale dla ciebie Bóg jest osobą. Jakbyś miała go nazwać, to mogłabyś nazwać Boga przyjacielem? No, tak. Czy ktoś z was ma jakieś podobne odczucie właśnie względem Boga, że traktuje go tak bardzo osobiście, że czuje, że też Bóg go traktuje osobiście? Jak to u was wygląda z tą relacją do Boga? Kim On dla was jest? Jak już wcześniej ksiądz powiedział, Bóg jest dla nas jak najlepszy przyjaciel i właśnie jak mam jakiś problem, to zawsze modlitwa pomoże. Bo modlitwa to jest właśnie taka rozmowa z Bogiem i właśnie wydaje mi się, że ona mi najbardziej pomaga. Właśnie, zobaczcie, że też warto szukać takich przestrzeni, w których możemy tego Boga odnaleźć, możemy Boga potraktować właśnie jako przyjaciela. Na pewno taką przestrzenią jest modlitwa. Czy macie takie przestrzenie w swoim życiu, gdzie gdzieś tego Boga odkrywacie właśnie jako przyjaciela? Poza modlitwą, czy coś wam pozwala go widzieć częściej niż tylko, kiedy idziecie do kościoła? No jest to wspólnota młodzieżowa. Wspólnota, czyli miejsce, gdzie gdzieś tam odkrywacie Pana Boga, czyli szukacie Go, szukacie więcej, tak? A skąd was się wzięło to poszukiwanie więcej tego Boga? Bo wiemy dobrze, że bycie we wspólnocie to też jest pewna odpowiedzialność. Skąd was się wzięło to pragnienie szukania tego Boga? Skąd ta tęsknota za Bogiem? Czy wy jako młodzi ludzie zawsze doświadczacie tego, że jesteście kochani? Macie zawsze takie chwile, że jesteśmy pewni, tak, zawsze jestem kochany przez wszystkich, czy macie takie momenty samotności?
Nie no, są czasami momenty takiego załamania, gdzie nie wiemy, czy jeszcze czujemy się kochani, czy mamy tą miłość, czy może jej jeszcze potrzebujemy. Czy młodzi ludzie dzisiaj często przeżywają takie momenty, kiedy czują się niekochani, niechciani? Często to przeżywacie w swojej codzienności? Widzicie pośród swoich rówieśników, znajomych, przyjaciół? No, tak. Co się dzieje? Jak wy wtedy sobie próbujecie radzić z taką sytuacją? Czy może sobie nie radzicie? No, ja jak mam jakiś problem, to zawsze staram się poprosić innych o modlitwę. I wiem, że mi to pomoże, bo ktoś tam będzie czuwał. Że czujesz, że masz takie wsparcie swoich przyjaciół, którym możesz jakoś tam te swoje sprawy powierzyć, pewnie. Mówimy o tym, że Bóg kocha nas. Jakbyśmy mieli opisać tą miłość Pana Boga, jak byście ją opisali, jak ją doświadczacie, że jaka ta miłość jest? Czy trzeba sobie na nią zapracować, nie wiem, czy ta miłość dotyczy tylko ludzi grzecznych, że tak powiem, idealnych, może, a może właśnie grzecznych. Powiedzcie, jak byście tą miłość Pana Boga opisali? Kogo ona dotyczy? No to niezależnie od tego, kim jesteśmy, to Bóg darzy nas niezwykłą miłością, bo Jego miłość jest bezwarunkowa po prostu. Bo zobaczcie, że czasami jest tak w tych naszych ludzkich miłościach, że my stawiamy warunki. Kocham Cię, jak Ty będziesz dla mnie robił na przykład to. Kocham Cię, jeżeli Ty poświęcisz mi czas. Będę kochać Cię zawsze wtedy, ale jeżeli... I stawiamy te warunki. I my czasami... Ja miałem długi czas w swoim życiu, że byłem zamknięty w takim myśleniu, że jak będę miał dobre oceny, to będą mnie kochać moi rodzice. Jak będę dobrym kolegą, który będzie, że tak powiem, czasami nawet rezygnował z własnych wartości dla innych, to będą mnie koledzy akceptowali. Będę kochany przez środowisko, w którym żyję. Jak myślicie, czy to jest dobra droga? Zobaczcie, takiego ciągłego zasługiwania sobie na miłość. Czy dzisiaj dużo młodych ludzi, nie widzicie tego wśród waszych rówieśników, czy aby właśnie dużo młodych ludzi nie idzie tą drogą? No właśnie teraz dużo osób przybiera maski i chce być na siłę innym niż jest, a ważne jest to, żeby być po prostu szczerym i być takim, jakim się jest na co dzień. Właśnie. Maski. Dlaczego młodzi ludzie dzisiaj przybierają maski? Jak myślicie? Dlaczego młodzież dzisiaj udaje kogoś, kim nie jest? Żeby się przypodobać, żeby zwrócić na siebie uwagę. Przypodobać się, zwrócić na siebie uwagę. Żeby być lubianym. Żeby być lubianym. No właśnie. Jest w nas taki jakiś lęk, że gdzieś tam zostaniemy samotni, że jeżeli nie będziemy tak jak grupa, to będą się z nas śmiać, będą nas wytykać. Gdzieś tam będziemy tymi outsiderami życiowymi. Nie? No tak można to nazwać, nie? A co zrobić, żeby w tych sytuacjach, kiedy czujecie się tacy odrzuceni, doświadczyć tej miłości Pana Boga? Gdzie jej szukać? Jak myślicie? Mówiliście, że doświadczacie tej miłości Pana Boga. To gdzie wy szukacie, oprócz tego tutaj Paulina mówiła, że modlitwa z Hanią, gdzie jeszcze wspólnota, gdzie jeszcze można szukać tej miłości Pana Boga? Spowiedź święta, na pewno życie sakramentami. Czy właśnie dzisiaj chyba warto się nad tym tematem trochę pochylić, bo wielu młodych ludzi, ten sakrament dla nich jest bardzo ciężki. Dla was jest łatwo się spowiadać, jak myślicie? Łatwo wam się spowiadać ze swoich słabości? Czy zawsze patrzycie na to, że spowiedź jest sakramentem, kiedy Pan Bóg nas mocno przytula? Każdy ma jakąś tam barierę, żeby te swoje najgorsze grzechy powiedzieć. No ale zawsze jest lepiej, jak powiemy to wszystko, wtedy poczujemy naprawdę się tacy uwolnieni i wolni.
Ale co jest ważne, myślę, że iść do spowiedzi, czy macie zawsze taką świadomość tego, że idziecie tam do człowieka, czy macie taką świadomość tego, że tam czeka Bóg, który kocha? Jak to u was jest? Jak to wygląda w waszym życiu? Dla mnie jest też świadomość, że czeka tam na mnie Bóg, który niezależnie od tego, co powiem, to wiem, że On mi zawsze wybaczy, zawsze poda mi swoją dłoń. Bardzo ważne jest też nasze nastawienie do samego sakramentu, czyli widzenie w sakramencie spowiedzi to przede wszystkim tego, że tam jest Bóg, który kocha. Gdzie jeszcze możemy spotkać tego Boga, który kocha? No tak naprawdę wszędzie, no bo nie tylko w kościele możemy Go spotkać, no bo i w szkole możemy Go spotkać, na ulicy. Nie wiem, no wszędzie po prostu. Wszędzie. Czasami my przez to, że gdzieś tam jesteśmy pozamykani i nie widzimy, że ten Bóg przychodzi z darmową miłością do nas, bezwarunkową, to nie dostrzegamy na co dzień tej miłości Pana Boga. Powiem wam, mnie bardzo mocno zawsze uczy miłości Pana Boga, uczą bratanice moje. Kiedy przychodzę do domu, one zawsze czekają z otwartymi ramionami i zawsze czekają na jedną rzecz, na to, żebym je przytulił. I ja tak często się czuję, takie mam doświadczenie, że Pan Bóg dokładnie tak samo mnie traktuje. Że On zawsze czeka, żebym przyszedł do Niego i po prostu się do Niego przytulił. Czasami właśnie, kiedy one mnie mocno wyściskają, człowiek czuje to doświadczenie tego, że tak, jestem kochany, bo jest ktoś, kto na mnie czeka, bo ktoś do mnie zadzwoni i mówi, kiedy wuja przyjedziesz do nas, bo my już tęsknimy. Zobaczcie, że wiele takich rzeczy gdzieś tam jest w naszej codzienności. I kiedy uświadomimy sobie, że Bóg kocha nas, to łatwiej jest nam to dostrzec. Dobrze. Powiedzcie mi, czy wy jako młodzi ludzie potrzebujecie dzisiaj miłości Pana Boga? Czy może to jest po prostu jakieś obciachowe i jesteście w stanie sobie sami wypełnić tą przestrzeń tą miłością tylko i wyłącznie ludzką? Czy miłość Boga wam jest potrzebna? No według mnie tak, bo jesteśmy teraz w takim wieku dojrzewania, gdzie naprawdę łatwo się jest pogubić i buntujemy się przeciwko rodzicom, znajomym. I właśnie miłość Boga jest taka, że On jakby nam zawsze pomoże, On właśnie nie pomoże, nie pozwoli nam upaść i wydaje mi się, że jest potrzebna ta miłość Boża. Myślę, że jest, bo zawsze mam Go obok siebie, mogę się do Niego pomodlić. Jest takim moim przyjacielem. Zobaczcie, no, to jest chyba takie dzisiaj ważna rzecz, że niby wszyscy mówią, że modlitwa dzisiaj nie jest nam potrzebna, ale tak naprawdę są takie chwile, kiedy bardzo czujemy się samotni, siedzimy sami w naszych domach, bo w szkole jest wszystko chyba fajnie, nie? Myślę, że uśmiechnięci od ucha do ucha potraficie zamaskować swoje problemy, ale kiedy przychodzicie do domu, to czasami jest tak, że pewnie ta samotność bardzo mocno doskwiera i czasami świadomość tego, że masz się do kogo odezwać, że wierzysz, że Bóg ciebie słucha i nawet potrafi ci odpowiedzieć, wiele potrafi zmienić. Dobrze, mówicie o tym, że doświadczacie tej miłości Bożej, a czy ona jest tylko czymś takim ekskluzywnym, tylko dla chrześcijan, tylko dla wierzących, czy miłość jest dla każdego? Znaczy, Bóg kocha nas każdego, dlatego Jego miłość jest dla nas wszystkich. To nie ma różnicy, czy wierzymy w Niego i czy chodzimy do kościoła, czy też jesteśmy od Niego odsunięci i Go odpychamy od siebie. On i tak nas będzie kochał. Łatwiej jest zdecydowanie nam doświadczać Jego miłości, bo myślę, że tutaj jest chyba problem. Zobaczcie, nie tego, czy Bóg kocha wszystkich, ale czy wszyscy potrafią otworzyć się na Jego miłość. Czy ateista może doświadczyć Bożej miłości, czy raczej jest to przed nim zamknięte? Jak myślicie? Ateista może doświadczyć Bożej miłości, jeżeli otworzy się na tą miłość, jeżeli on chce doświadczyć miłości Pana Boga. Właśnie, jeżeli chce. Ale pytanie teraz jest,
jest ateistą, dlatego że gdzieś tam nie chce mieć nic wspólnego z tym Bogiem, chce jakby go nawet zanegować jego istnienie. Jak do ateisty serca możemy dojść z Bożą miłością? Jak myślicie, czy wy jako młodzi ludzie macie też pewnie swoje koleżeństwo, które gdzieś tam nie wierzy w Pana Boga? Jak wy możecie jako osoby wierzące podzielić się tym swoim doświadczeniem, tego, że ty przychodzisz do domu i wiesz, że możesz się do niego pomodlić? Co możesz zrobić, żeby kto inny mógł doświadczyć tej miłości Boga? No. Na pewno poprzez świadectwo z naszego życia. Tak jest. Bo wiele rzeczy można... Argumenty można zanegować, ale jeżeli ty powiesz, no tak, ale ja doświadczam Boga, On jest dla mnie ważny, uratował mi moje życie, to z tym jest trudno dyskutować. Jak jeszcze wy, jako młodzi ludzie, możecie przekazywać innym prawdę o tym, że Bóg kocha? No, na przykład na Facebooku jest pełno różnych fanpage'y, pełno różnych stron właśnie o miłości Bożej i tam można się natknąć na to i to może spowodować, że coś nas skłoni do tego, żebyśmy właśnie na przykład zaczęli uczęszczać na przykład wspólnotę albo co bardziej się zagłębiać w tą relację z Bogiem. Właśnie, dzisiaj ta przestrzeń internetowa jest bardzo mocna, wy w niej jesteście tak naprawdę bardzo mocno zanurzeni, bo jakby wyjdziemy z tego studia, pewnie każdy z was wyciągnie swój smartfon, iPhone albo innego tego typu narzędzie i zobaczy, co tam jest, tak? Zobaczy, dzisiaj udostępniając jakieś dobre treści, które na przykład zmieniły moje życie, tak? Ja bardzo często lubię gdzieś tam udostępniać to, co jest związane ze Słowem Bożym, dlatego, bo to zmieniło moje życie i a nóż, tak jak moje, ktoś tego, tak jak ja, ktoś tego też będzie potrzebował. I wcale nie musi być to osoba jakaś tam wierząca. Kiedyś czytałem takie świadectwo muzyka rockowej kapeli Korn, Briana Headwelsha. Jego przyjaciel, wiedząc, że on jest zupełnie, że tak powiem, wolny światopoglądowo od relacji do Pana Boga, był osobą wierzącą, on wysyłał mu, temu Brianowi, ciągle cytaty z Pisma Świętego i był taki dzień, kiedy Brian miał dosyć już swojego życia, jakby stał na skraju swojego życia i powiedział sobie, mam dosyć, za chwilę umrę, za chwilę moja córka nie będzie miała ojca, ja nie wiem, co mam robić ze swoim życiem. I wtedy coś go tchnęło, żeby odczytać tego maila od swojego przyjaciela. I tam był fragment, w którym było napisane: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. I wtedy to był taki moment, kiedy on zobaczył, wow, że to Słowo Boże jest w tym momencie bardzo mocno skierowane do mnie. Że ten kolega, który mu to wysłał, wcale nie wiedział, że on w tym momencie się tak czuje. Ale to Słowo było właśnie do niego skierowane. I myślę, że dzisiaj wy młodzi chyba macie duży taki popis możliwości, żeby dzielić się swoją wiarą właśnie w ten sposób, przez te przestrzenie multimedialne, przez internet, przez Facebook, Twitter, nie wiem, nawet Snapchat chyba, nie? Też tylko to zależy tak naprawdę od was. Powiedzcie mi jeszcze tak, może już kończąc powoli naszą rozmowę, czy jesteście w stanie sobie wyobrazić życie bez Bożej miłości? No to życie bez Bożej miłości mogłoby wyglądać, no mogłoby być to normalne życie, tylko ludzie, tak żyjąc, ciągle szukaliby szczęścia, szukaliby, nie mieliby dla kogo żyć. Nie mieliby dla kogo żyć. Kiedyś czytałem taki artykuł, że Madonna chyba, jest tak obrzydliwie bogata, że w tej chwili, jeżeli ma kaprys, to poleci swoim prywatnym czarterowcem na drugi koniec świata i tam sobie wypije herbatę. I doszło do tego, że ona zaczęła szukać jakichś tam natchnień do życia w medytacji, bo po prostu nie czuła się spełniona. I czasami tak jest, że człowiek, któremu zabraknie właśnie to, o czym mówi Patryk, zabraknie tego Boga w życiu,
jakby nie miał tego celu. Jakby ciągle szukał czegoś mocniejszego, jakiegoś doznania, które pozwoli mu doświadczyć to poczucie spełnienia. Tak, ja jestem kochany, jest w moim życiu Bóg, który kocha mnie i wiem, że nie muszę tak naprawdę nic więcej robić, jak przede wszystkim otworzyć się na tą miłość, a ona już będzie mnie przemieniała. Sami widzicie po sobie, że jeżeli otwieramy się na tą miłość, to ona nas zmienia. To nie jest tak, że wystarczy się otworzyć i my będziemy potem tak sobie możemy żyć, jak chcemy. Nie, bo jak się otworzymy na tą miłość, to siłą rzeczy będziemy się zmieniać na lepsze. I chyba chcielibyśmy tego życzyć nam wszystkim, żebyśmy się przede wszystkim potrafili otwierać na miłość i tą miłością dzielić. Czego życzymy sobie i Wam. Dziękuję. Również.